Jest taki motyw w Dziejach Apostolskich, jak Herod dokonuje czystek wśród chrześcijan. Między innymi też doprowadza do aresztowania Piotra. Piotr siedzi w więzieniu, śpi sobie, skuty łańcuchami. Kościół się modli. Piotr w więzieniu, Kościół w modlitwie. W pewnym momencie przychodzi anioł Boży. Jak napisane, że wpadły kajdany z rąk i nóg Piotra. I anioł powiedział, chodź za mną, otworzył drzwi, poszedł. Piotr wyszedł. Wiecie, gdzie poszedł? Do kościoła. Który się modlił. Zaczął pukać do drzwi. I wyszła dziewczyna. Jakaś. Zobaczyła go przez dziurę w drzwiach. Pobiegła i mówi do nich. Piotr wyszedł. Oni do niej mówią, chyba oszalałeś. Chyba powiem. Wielu ludzi w Królestwie Bożym dochodzi do pewnego miejsca. Modlą się. Działają. Ale nie są w stanie przejść tej granicy i przyjąć wiarę, że to, co oni robią, musi przynieść efekt. Potrafią się wycofać. Potrafią powiedzieć, oszalałeś. Przecież oni się modlili, że Piotr wyszedł z więzienia. Przecież oni trwali w wierze. To co się miało stać? Miał wyjść. I on wyszedł z więzienia. I nastąpił manifest Bożej mocy. Ale oni byli już gdzieś zatrzymani. Oni mówią, oszalałeś. To jest niemożliwe, żeby on wyszedł. To jest niemożliwe. Modlimy się, żeby wyszedł. Ale to jest niemożliwe, żeby on wyszedł. Wielu ludzi się wycofuje o krok. O krok. Wystarczyłoby jeszcze parę uderzeń i ściana by pękła. Rozumiecie? Parę uderzeń i ściana by pękła. Nie można się wycofywać. Kiedy trwasz w wierze, to musi być do końca. Bóg reaguje na twoją wiarę. On reaguje. Ty musisz wierzyć w to, że kiedy ty zaczynasz wierzyć, to już jest koniec diabła. To już koniec diabła. Kiedy ty zacząłeś wierzyć i tylko nie wolno ci się z tego wycofać, bo ten koniec jest postanowiony. On jest postanowiony. Wiecie, jak kończy Herod, który aresztował Piotra? Poraża go anioł pański i umiera zarobaczony. To jest nawet ujęte w źródłach historycznych. To, co się stało z Herodem, poza biblijnych źródłach historycznych, jest przedziwne. Facet upadł na przemówieniu. To są historyczne opisy. Wzięli go do jego komnaty. I już wieczorem zaczęły z jego ciała wychodzić robaki. Rozumiecie? Diabeł już jest związany, kiedy ty zaczynasz wierzyć. Chodzi o to, żebyś przeszedł kawałek drogi w tej wierze. Kawałek drogi, żebyś się nie wycofał.
Dzisiaj będziesz wielbił Boga. Powiedz, Panie Boże, ja przejdę ten kawałek drogi. Bez względu na to, co będę czuł, bez względu na to, co będzie atakowało moje myśli. Ja przejdę ten kawałek drogi. Przejdę ten kawałek drogi. I nigdy się nie wycofam. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Twoje imię. Ty, który jesteś jeszcze Bogiem. Bogiem, którego porusza nasza wiara. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Yes.
dla prawidelnej syny The Lord i szła wszędzie The Lord Christ. Twoja chwała jest podniesiona Królu.
Fala, ó dona.
dzieje? Czy chciałabyś oddać swoje życie Jezusowi? On nie uratuje twojego życia. On nie jest w stanie dać ci poczucia bezpieczeństwa. On nie jest w stanie dać ci siły. On nigdy nie będzie źródłem w twoim życiu. Czy chcesz oddać życie temu, który cię stworzył, Panu życia? Czy wiesz, że bez Jezusa nie ma życia? On powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. On jest drogą. Czy wierzysz, że Jezus umarł za ciebie, za twoje wszystkie grzechy, teraźniejsze i przyszłe? Wierzysz? Czy chciałabyś oddać Jemu swoje życie? Kolejnie ze mną. Duchu Święty, ja dziękuję za twoje namaszczenie. Uwielbiam cię. Powiedz tak. Boże, powiedz Boże, przepraszam cię, że żyłam bez ciebie. Powiedz. Nie rozumiem jeszcze wiele, ale daję ci swoje życie. Dziękuję ci, że przebaczyłeś każdy mój grzech. Powiedz Duchu Święty.
do końca moich dni. Uwielbię imię Twe. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Do końca.
końca mój. On choroby twoje poniósł. W każdym odczuciu, w każdym doznaniu.
wyznaniu w ciele w imieniu Jezusa. Szamana Pasyla Labarana. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Wzywamy imię Twe.
Thank you.
jeszcze po co do nich poprawiacie jest samolot. Stawajcie w szeregu. Do końca dni. Diabeł już się buja.
uwielbiającym Kościołem. Pamiętaj to. On tego się boi. Ewangelisty urósł pół metra. Po jednym nałożeniu rąk. Nie chodziło o tego ewangelisty. Chodziło o tego Karła. O jego wiarę. Rozumiecie? O jego wiarę. Się wysoki mężczyzna po jednej konferencji chrześcijańskiej. Twoja wiara
oddajesz chwałę, Twoją wiarę. Tym, że mu wierzysz. On mówi, kto mnie kocha, będzie przestrzegał mojej prawdy. Oddajemy Tobie dziś całą chwałę i cześć.
Oh.